my dreams keep flying away. Somewhere far beyond, keep chasing them and I never rest for a day. It's something I don't do. Dzień dobry, witajcie w sobotę. Słuchajcie, była piękna pogoda rano, było tak pięknie, byłam z Larą na spacerze, było tak słonecznie, tak cieplutko, no i już nie jest. To znaczy, cieplutko może jest nadal, natomiast wracamy do jesieni. Wracamy do jesieni, słońca nie ma, wręcz za chwilę chyba będzie padać. I miałam iść pieszo na zakupy i miałam iść pieszo do galerii, obwodnicą naszą, tak nie wiem, za 2-3 kilometry pewnie, nie mam pojęcia, nigdy tego nie mierzyłam, w nogach no to trochę tego jest. I teraz tak się zastanawiam, czy to jest aby na pewno dobry pomysł, bo jak patrzę na tą pogodę, to mogę wrócić jako zmokła kura. Zobaczcie, co ja sobie zrobiłam. Wpadłam na genialny pomysł, żeby najpierw się pomalować, a potem stanąć przed lustrem i skrócić sobie grzywkę. Takie pół centymetra. No i jak pomyślałam, tak głupio zrobiłam. I oczywiście co? Wszystkie włoski przykleiły mi się normalnie do twarzy. No przecież jak mogło być inaczej? I kto zgadnie? Kto zgadnie, jaki wymyśliłam sobie patent na ściąganie włosów? Bo od razu mówię, wiatr z suszarki nie za wiele pomógł. Pędzlem próbowałam jej omieść. Zapomnij. Ja nie wiem, czy ktoś byłby postawił na takie rozwiązanie, ale słuchajcie, potrzeba matką wynalazków, prawda? I co ja wzięłam? Co ja wzięłam? Zerwałam pasek z rolki do odkłaczania. Zresztą najpierw odkłaczałam sobie sweter i wtedy spadło na mnie natchnienie, że przecież świeżą rolką mogę sobie delikatnie dotknąć do twarzy i pościągać włosy. Brawo ja, prawda? Co prawda, to jest bardzo dobry pomysł. Nie wiem tylko, jak zareagowała moja skóra na klej z rolki, no ale to już wiecie, no. Do odważnych świat należy. Ja przetestowałam, działa. 90% włosów oczywiście przykleiło mi się do rolki, więc już nie będę obłosiona tak mocno idąc na spacer. Znaczy właśnie nie wiem, czy pójdę. Cały czas tu patrzę na to niebo i jestem coraz bardziej przerażona. Ale co? Jest misja, żeby przynieść bratki, to je przyniosę, żeby nie wiem co. Albo przywiozę, bo jeżeli będę schodziła na dół i okaże się, że jednak już coś kropi, to nawet się nie będę zastanawiać, tylko wsiadam do auta i jadę. Także co? Piękny weekend zaczynamy, proszę Państwa. To właściwie no, wczoraj już zaczęliśmy, myśmy wczoraj sobie troszeczkę pobalowali z Przemkiem dzisiaj. Przemek pojechał z tatą do Bydgoszczy, także 6 godzin w jedną stronę i 6 godzin w drugą stronę, także ma zarąbistą sobotę. No a co? A my co? Idziemy w sobotę, będziemy sobie troszkę gotować, będziemy właśnie szukać bratków, potem pewnie będę sadzić bratki, ale to pewnie dopiero jutro, bo po powrocie z pracy to już mi się nie będzie chciało i pewnie będzie już, znaczy ciemno to może jeszcze nie, ale zanim zrobię obiad, zanim go zjem, to pewnie będzie ciemno. W każdym razie, grzywka samodzielnie obcięta, bo przed świętami oczywiście fuksem udało mi się wpaść na paznokcie, ale do fryzjera to już nunu, więc ewentualnie tylko potem moja ukochana pani fryzjerka troszeczkę tą grzywkę poprawi, no ale najwyżej jeszcze Gabie dam, bo Gaba jest dobra w poprawianiu. Ona jest takim, wiecie, szczególarzem, po jednym włosku będzie poprawiać. Tylko już może nie z pełnym makijażem, bo ciężko. Albo od razu prosto do wanny. No, także dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w sobotę. Miejsce hiacyntów zajęły już narcyzy, tylko muszę im ziemi dołożyć, bo tak trochę biednie z tą ziemią. Tu już jakiś pączek zaczyna się wysuwać. O, tu już jest następny. Także mam nadzieję, że przed świętami jeszcze będzie mi w kuchni żółto. Idę w sobotę. Jak widzicie, pada, także dobrze, że zdecydowałam się wziąć samochód. Żadnej przyjemności ze spaceru by nie było.
Teraz spojrzę, słuchajcie, wracając, ile to jest kilometrów, bo prawdę powiedziawszy, to nigdy nie wiem. Ale najważniejsze, że misja została zakończona pozytywnie. Bratki są. Przyjechałam specjalnie, właściwie to do Rossmana po farbę do włosów, bo będę farbowała włosy. Wiecie, wypada na święta odrosty sobie siwe zabarwić. I weszłam na chwilę do... Znaczy wszędzie weszłam, nie ukrywajmy tutaj, byłam wszędzie. Ale się rozglądam, bo tu samochody parkują, wiecie, lepiej być czujnym. Weszłam do CCC na chwilę i powiem Wam, że zdziwiłam się, bo chyba nie ma już marki Gina Rossi w CCC. Przynajmniej u nas tutaj zawsze była, teraz patrzę, że nie ma, więc nie wiem, o co chodzi. W każdym razie znalazłam prześliczne, jeżeli plastikowe buty mogą być prześliczne. No ale wiecie, plastikowe buty też się czasami przydają. Myślę tutaj o takich super kolorowych klapeczkach, które zwykle przydają się właśnie albo nad jezioro, wiecie, gdzieś, gdzie korzystacie na przykład ze wspólnych pryszniców czy coś takiego, a one są tak śliczne, że nie dość, że... muzykalne samochody przejechał. Nie dość, że spełniają swoją funkcję, czyli można w nich chodzić pod wodę, do wody, znaczy pod wodę, pod prysznic do wody, to jeszcze do tego są prześliczne. Nie wiem, co to za marka, ale myślę, że to są chyba Jenny Ferry albo coś takiego. W każdym bądź razie cena jest bardzo zachęcająca, bo kosztują 39,99. Są w ślicznych takich wiosenno-letnich kolorach. I nagrałam właśnie, jak one wyglądają, więc teraz prawdopodobnie widzicie te klapeczki. Są prześliczne. W ogóle było bardzo dużo plastikowych bucików. A te właśnie są o tyle fajne, że są, widziałam, leciutkie, bardzo ładnie zrobione i mają wzór tych wszystkich takich modnych klapków, które były w Zarze swego czasu, pewnie nadal jeszcze są, czyli im podobne i które są odzwierciedleniem chyba... Czekajcie, no nie pamiętam, ale któryś właśnie projektanckich klapków. Także ja chyba przemyślę zakup takich klapków, naprawdę, bo tyle czasu, ile my jeździmy nad wodę latem, to takie kolorowe klapeczki bardzo by się przydały. Dobra, zrobiłam już zakupy do jedzonka, kupiłam w świetnej cenie piersi z kurczaka na wagę w... No w takim naszym małym oszą, to się Biłan nazywa u nas. I wiecie, kilka metrów jedno stoisko od drugiego i w jednej były wędliny mięsa na wagę, a w drugiej paczkowane. I ten sam kurczak na wagę kosztuje 16 zł, a 25 paczkowany. Także najpierw wzięłam zapakowany, bo mi się nie chciało stać w kolejce, ale podeszłam, sprawdziłam cenę i wiecie... Zakupowa Grażynka się we mnie odezwała i natychmiast zostawiłam tego zapakowanego na tapce i wzięłam tego luzem leżącego. I wiecie, w sumie to dwa razy na tak, bo raz, że wiadomo, tani, a dwa, że wiadomo, że może nie tyle, że świeższe, co w każdym razie nie leżą na tej tapce, wiecie, zapakowane z tym... Dobra, nieważne, ale no wiecie, o co chodzi. Zawsze co świeże na wagę, to przynajmniej teoretycznie wydaje się, że powinno być lepsze. Także jadę do pracy, a potem do domu i będę robiła... Pewnie mnie zmuszą do zrobienia makaronu. Bo dzisiaj nie ma Przemka, więc nie ma pizzy. Także do zobaczenia za chwilę. Myślę, że zdajecie sobie sprawę z tego, że mało oglądam. Ja lubię... szczerze, to jest kolejny taki punkt, że ja mam także... Dzisiaj mam chyba najbrzydszą niedzielę spośród ostatnich miesięcy, nawet powiedziałabym. Sorry. Życie. Wpadł mi do świeżo umytej wanny pędzel. Świeżo umyty pędzel wpadł mi do świeżo umytej wanny. Powiem Wam, że jest chyba najbrzydsza niedziela z tych, które ostatnio były, w sensie pogodowym. No, jest po prostu taka rozpacz, że szok. Nic mi się nie chce kompletnie. No i w sumie to może i dobrze, od tego jest niedziela, żeby się nic nie chciało, ale nie, mam do roboty parę rzeczy, zaraz będę składać shorta, ponieważ znalazłam dziewczyny, co Wy już pewnie widziałyście, bo ja go będę wrzucać dzisiaj, znalazłam fantastyczny lniany komplet, czy lniany, z domieszką lnu, lniany to za dużo powiedziane, ale za to mniej problematyczny, bo wiecie, lan jest dużo bardziej problematyczny, kurde, zmoczył mi się dziad.
W Sinsayu za bardzo nieduże pieniądze, bo spodenki chyba 39 zł, a bluza taka do tego, taka marynarka, coś takiego, 49 albo 59, więc w sumie komplet około stówki, więc uważam, że super. I na pewno rozejdzie się jak świeże bułki, więc raczej, jeżeli byście miały ochotę, to polujcie, bo niedługo może go już nie być. Za dobra cena jest. A naprawdę bardzo fajnie wygląda, co zresztą już pewnie widziałyście na szorcie. Pokazywałam Wam przed chwilą, malując się oglądałam, no i nadal bym oglądała, gdyby nie to, że zaczęłam znowu nagrywać, bo to jest właśnie taki rozdźwięk. Ja bym chciała tyle ludzi oglądać i tylu ludzi wspierać i od tylu ludzi ucząc się oglądając ich, a jednocześnie nagrywając to, co chciałabym nagrywać, no to się rozchodzi w czasie, tego się nie da wszystkiego pogodzić. Za mało rzeczy, za mało czasu po prostu, żeby obejrzeć wszystkich, które się chce obejrzeć i jeszcze zrobić swoje, ponagrywać swoje filmy, zaopiekować się swoimi widzami, no bo wiecie, no jakby nie patrzył, znacznie ważniejsi są dla mnie moi widzowie niż, no bądźmy szczerzy, koleżanki YouTube'owe, które uwielbiam i dlatego są moimi koleżankami, dlatego je oglądam, bo je bardzo lubię, ale kładąc na szali, mówię szczerze, kładąc na szali moich widzów i oglądanie filmów moich koleżanek, no to powinnam wybrać moich widzów i tak serce mi podpowiada. Natomiast jest mi czasami głupio, że ich nie oglądam albo nie oglądam na tyle uważnie, żeby być ze wszystkim na bieżąco, za co wszystkie dziewczyny bardzo serdecznie przepraszam, ale uwierzcie mi, czasami się nie da. Nie da się po prostu obejrzeć, ale nie o tym w ogóle chciałam powiedzieć. Chciałam tylko powiedzieć, że właśnie pokazywałam Wam, że przed chwilą oglądałam live'a, którego prowadzą dwie moje, jedne z utubionych, jest jedne z ulubionych youtuberek, czyli Magda Meg i Karolina Samson. I właśnie Magda powiedziała coś takiego, z czym ja się właśnie bardzo zgadzam, że no nie sposób. Nie sposób dobrze, świadomie prowadzić swój kanał, być na bieżąco z odpowiedziami na komentarze. Dziewczyny piszą do nas prywatnie i to niejednokrotnie, więc czasami łapię się na tym, że jestem bardziej na bieżąco z filmami koleżanek niż z tym, co dzieje się u mnie na kanale i wiem, że powinnam to zmienić, bo inaczej nigdy mój kanał się nie rozwinie w żaden sposób. Już nie chodzi o finansowe jakieś osiągi, tylko ludzie zamiast zostawać z nami, będą od nas odchodzić, dlatego że nie czują tej interakcji. O, ktoś do Was pisze, a Wy w tym czasie oglądacie filmy innych youtuberów, a swoje macie no, gdzieś tam na dole listy. No, tak nie powinno być. Pisze do mnie tyle fantastycznych dziewczyn, że no, jak można im nie odpisać? No, a zdarza się właśnie tak, wiecie, no, że tak się dzieje, że ja po jakimś czasie dopiero się odnajduję w tym, że ktoś do mnie pisał, a ja nawet tego nie zauważyłam. Sylwia, bardzo serdecznie Cię przepraszam. Mój telefon, którym nagrywam, jest u mnie w ręku zawsze, natomiast telefon, na który piszą dziewczyny, w ogóle znajomi na WhatsAppie, on leży gdzieś tam głęboko w czeluściach, bo w łapie mam ciągle ten, na którym pracuję. Serdecznie przepraszam wszystkim, którym nie odpisuję na bieżąco na jakiekolwiek wiadomości, które przychodzą mi na ten telefon właśnie, którym nagrywam. Przepraszam. Przepraszam, Sylwuś, Ciebie przepraszam przede wszystkim, bo dopiero dzisiaj zajarzyłam, że do mnie pisałaś, kochana moja. Buźka. No, i dajcie znać, czy według Was to jest logiczne, że pewnych rzeczy się nie da pogodzić, no bo to chyba jest logiczne, no nie da się tego wszystkiego pogodzić. I właśnie między innymi też nie da się pogodzić w moim przypadku nagrywania i malowania. Będę tak teraz 3 godziny jedno oko sobie malować. Ja podziwiam wszystkie dziewczyny, które kręcąc jednocześnie vloga się malują, bo u mnie to, owszem, moją mogę tak podkład nakładać, ale jeżeli ja mam zrobić makijaż oka, to nędza. Na szczęście to jest niedziela i ja maluję się tak tylko o tak, o, żeby coś tam było na oku, bo musiałabym się rozłączyć. Zresztą i tak się rozłączę, no bo o czym tu gadać? Zaraz będę szła do kuchni i będę tam przesadzała na blacie moje kwiatki, znaczy bratki, które kupiłam.
i będę dzisiaj robić, wydaje mi się, fantastyczny obiad. Mam nadzieję, że będzie smakował, bo kupiłam wczoraj, tak jak Wam mówiłam, filety z kurczaka. W ogóle jakiś głos mi się zrobił. Choroba mi odeszła, jakaś taka, gadam jakoś dziwnie. W każdym razie będę robiła, będę kroiła na kawałki kurczaka, będę go obsmażała, chcę do tego dodać cukinię, jeszcze jakieś tam warzywka, które mam w domu. Do tego dołożę jeszcze ugotowanego brokuła, jakoś tak to podrobię, wiecie, żeby taki farsz wyszedł, ale nie będę tego mielić, ponieważ tylko takie, żeby coś było na ząb do pogryzienia. I będę to pakowała w takie łódeczki, takie saszetki, torebeczki z ciasta francuskiego i to będę wkładała do piekarnika i tak to będę podawać może z jakąś surówką, z sałatką, coś takiego. Także będziemy się za chwilę widzieć w kuchni. Tak czy siak w kuchni, bo albo będę kwiaty przesadzać, albo będę robić już obiad. Makijaż bardzo szybki, bo tylko trochę pod okiem, trochę na górnej powiece. Troszkę na palec czegoś błyszczącego, żeby dodać tutaj na ruchomą powiekę. Zaraz to wszystko wyblenduję tym dużym, większym pędzelkiem. Pomaluję rzęsy i niedzielny makijaż będzie gotowy. Także do zobaczenia w kuchni. Zabrałam się do pracy, żeby te kwiaty poprzesadzać. Dosypałam już ziemi do narcyza. No i wygląda super, zresztą zobaczcie, mamy pierwszego kwiatka, więc już jest wiosna prawie. W ogóle jestem genialna, wyczyściłam sobie kuchnię i potem oczywiście po swojemu zaczęłam przesadzać tu kwiaty, także gratulujemy, gratulujemy. I tak, jeden już jest, właściwie to dwie sadzonki już są wsadzone w tę doniczkę, drugie dwie w tę doniczkę, myślę, że... Nie wiem, czy nie będzie za dużo, dwa, bo te małe, drobne bratki to się strasznie rozrastają, ale no zobaczymy. Po prostu będzie dużo liści i zostało mi jeszcze w sumie 6 sadzonek i mam jedną doniczkę, czy doniczek to mam wiele, tylko oczywiście przygotowałam się niesamowicie i zabrakło mi ziemi. I mam taką donicę, w której jest mnóstwo korzeni, a mało ziemi, bo jest to donica po jednej z sensiwierii. I tak staram się wygrzebać z niej trochę ziemi, ale tu jest więcej korzeni niż ziemi. Bo do 2/3 ta donica jest wypełniona czystą ziemią i tak próbuję jakoś, wiecie, wykrzesać troszkę ziemi z tych resztek tutaj. Mam nadzieję, że no chyba nie odrośnie mi sensiwieria z tych drobniutkich korzeni, nie? Mam taką nadzieję. Bo sensiwieri w domu to ja mam aż ponad... Także dodam jeszcze tylko te dwie sadzonki bratków, a no reszta musi poczekać do jutra na ziemię, ale przynajmniej już wiem, czego mi potrzeba. Jest tak pieruńsko zimno dzisiaj, że ja je chyba tutaj zostawię. W ogóle czy jakby tutaj sobie przyszedł z kawką, usiadł, poczytał książeczkę, czy w ogóle cokolwiek. Wyprałam już fotel, jak było ciepło w zeszłym tygodniu, wyprałam fotel, bo on to jest, wiecie, fotel ze śmietnika, który został przeze mnie odmalowany no i 20 razy wyprany, no ale wiecie, to jest poszycie takie, jakie jest. I on przez cały rok stoi na balkonie, także jest świeżo wyprany, kwiatki są posadzone, ale ja je tutaj naprawdę zostawię i będę czekać na przyszły tydzień, aż wystawię je na dwór, niech one sobie tutaj się klimatyzują, bo ja bym chyba umarła, jakby mi te wszystkie piękne bratki, nie wiem, czy no pomarzną się, to nie pomarzną, bo nie ma mrozu, ale niech one sobie tutaj spokojnie siedzą. Dopiero jak się temperatura podwyższy i będzie przyjemność z patrzenia na nie tam dalej, to ja sobie je dalej postawię, a na razie niech siedzą tutaj i przez okno w kuchni cieszą moje oko. Też byś chciała już na balkon? Też byś chciała, nie? Zobaczcie tak, jak pięknie róża puszcza. No, pięknie puszcza. No i dobra, szanowne panie, witam się z wami w kuchni. Szefowa kuchni Joanna się z wami tutaj wita. Mamy już pokrojonego i podsmażonego kurczaka, filet z kurczaka oczywiście w koperku i z cebulką. I teraz
Dwie piersi, to znaczy całą dużą, dwie połówki skroiłam i tego była cała patelnia. Oczywiście wody jak zwykle milion się wytopiło, więc odparowało właściwie, więc zostało tyle co nic z tego do kurczaka. Dokładam do tego pokrojoną całą tą, jak jej tam, wiecie, cukinię i przesmażam sobie dalej. I jako, że tego nadal nie będzie dużo, bo woda cukinii dalej odparuje. Wrzucę tutaj jeszcze chyba pokrojone resztki pomidorków, które zostały, bo zaraz umrą, więc je pokroję i dodam jeszcze groszek mrożony. Chcę, żeby tego było dużo, bo mam dwa ciasta francuskie. No i chcę, żeby tam jakoś wypełnione były, żeby dało się tego trochę najeść. To nie wygląda pięknie na tej patelni. Próbuję przekrzyczeć patelnię. A powiedzcie, że to jest piękne, to się nadaje tak do jedzenia prosto z patelni. Szkoda tego pchać do ciasto francuskie, bo to jest już, o Jezus, tak wygląda i tak pysznie pachnie. A w ogóle to zobaczcie, ta pogoda nie jest dzika. Co to się nadziało? Zobaczcie. Zimno było paskudnie, a zobaczcie, pełne słońce. Pełne słońce. Zobaczcie moje brateczki. To dla nich specjalnie ta pogoda. Słońce znowu zachodzi. Znaczy właściwie to już zaszło tam, widzicie, z tyłu za mną. My z Larsonem na chwilę wyskoczyłyśmy na spacer. Ona mnie tu sama przyciągnęła nad jezioro. Wcale nie chciała iść na swoją polankę. Sama wyciągnęła mnie nad jezioro i teraz pokutuje za to, bo tutaj jej nie puszczę. Normalnie ją puszczam, jak rano jesteśmy same, ale jak jest tyle ludzi i piesków, to raczej nie. No i nie ma dziewczyna biegania dzisiaj. Trudno. Ale za to sobie zrobimy dłuższy spacer. Wyszłyśmy teraz, czekamy aż ostygnie farsz. I dopiero taki chłodny będziemy wpakować w ciasto francuskie, żeby nam się nie rozpadło. A zaraz wam pokażę łabędzie. Syczy na ciebie. Boisz się? Bój się. Nie masz się co bać. Pięknie się. Widzicie, jakie czarne chmury? Chyba znowu będzie padać. To jest po prostu jakaś katastrofa. Ja już się tak się cieszyłam, że będzie słoneczko. No, co prawda jeszcze troszkę jest, ale my tu z Larsonem już obserwujemy niestety granatowe chmury, także widzimy się w domu przy pakowaniu mięsa do ciasta. Dobra, szału nie ma. Szału nie ma, nie udało mi się tego tak zwinąć jak chciałam, jednak naładowałam na maksa nadzienia, przykryłam tą drugą częścią, tym drugim ciastem po prostu, przekroiłam na kawałki, pozawijałam tak jak się dało. Jednak ja nie jestem dobra w wypełnianiu, ale za to jestem dobra w dzieleniu żółtym serem. Będzie tłusto niesamowicie. Oczywiście nie jest to żadne keto, to jest normalnie tłusto, węglowodanowe, przepyszne żarcie. Dzisiaj jest niedziela, były długie spacery dzisiaj, już dwa. Także o, a teraz tak zmarzłyśmy z Larą, o ja pierdzielę, to znaczy mówię za siebie, ja zmarzłam na pewno, ona to tak pewnie nie bardzo, ale ja okrutnie. Także teraz będę się zajadać bez żadnych stresów i bez żadnych wyrzutów sumienia. To chciałam powiedzieć. Dobra. Okej. Pyszności, w ogóle nadzienie wyszło tak pyszne. Gaba już kradła z patelni. Ja nie powiem, że nie, bo ja też. Mam nadzieję, że jak to się zapiecze, wiecie, w ogóle ciasto francuskie jest o tyle fajne, że jak rośnie i się
zapieka, to tak po swojemu się układa i to jakbyście brzydko nie zwinęły, to to potem jest wszystko takie ładne, bo to ciasto tak pięknie rośnie, pomimo tego, że to nie drożdżowe, ale rośnie. Tak pęcznieje, no wiecie, co ja wam będę mówić. Ciasto francuskie robiłyście wielokrotnie, więc wiecie. Dobra, pakuję. No już było tak ładnie, czy to rozwalałaś. Pakuję je do piekarnika i za chwilę będziemy wyciągać te pyszności. Czekajcie, tu jest jeszcze trochę za mało. Trzeba obdzielić jeszcze bardziej. Coś tutaj tak. Okej. Pcham do piekarnika. I niech się dzieje wola nieba. Słuchajcie, to wyszło jak te drożdżówki takie są, takie wianuszek taki zawijany, który na sobie ma taką dużą ilość kruszonki i lukru, u nas takie są. No to to mi się tak skojarzyło od razu z tym. Na wygląd oczywiście. Uważam, że są piękne. Jesteśmy obie z Gabą takie głodne, bo jest około godziny 17. Gaba właściwie to dzisiaj nic nie jadła, bo nie chciała jeść śniadania. Ja tam byle co, więc jesteśmy takie obie głodne, że nie będzie żadnej surówki. Tam jest w środku, słuchajcie, i cukinia, i groszek zielony, więc zielsko w środku jest. Także my idziemy jeść to w takiej postaci, w jakiej tu widzicie. Podejrzewam, że jest przepyszne, a ja już mam autentyczny ślinotok.